Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Minecraft. Przesiedziałem całą noc, teraz już właśnie wstaje słoneczko, jeszcze nie jest, jeszcze chodzą szkielety, słuchajcie, nade mną zaraz je. Co zrobiłem? Trochę wykopałem, jak widzicie. Liczyłem na trochę szczęścia, zrobiłem moją taką magiczną, spiralną kopalnię i niestety nie znalazłem nic interesującego w niej, co mnie trochę zawiodło. Zobaczcie, nawet naprawdę głęboko trochę wykopaliśmy to, ale... No i jeszcze, o kurde, ale mi się, wiecie, niestety nic ciekawego nie znalazłem, tak więc czas zebrać pochodnie, ponieważ nie mamy ich dużo. I jak zbierzemy żal pochodnie, idziemy sobie stąd i ruszymy potem na poszukiwanie tego godnego miejsca na bazę. Założymy jakąś fajną bazę sobie. Wybaczcie mi, że to trochę przynudzę, ale teraz chciałem wam pokazać, że się starałem coś znaleźć, powiedzmy w nocy. And oddawajcie. Gimme. Jak tam słoneczko już? Już mogę? Dobra, bo jeżeli by było zbyt ciemno, to się boję, że mogłyby się jeszcze zespawnować tutaj potwory u mnie w mieszkanku. O, pokażę wam fajną metodę na niszczenie takich na piasku albo gravelu, jak się niszczy piaski, patrzcie. Widzieliście to? Prosta technika i jeżeli jest tego dużo, to naprawdę przydatne. Rozbijamy i kładziemy szybko pochodnie. Drzwi też zabiorę ze sobą, pewnie, że tak. Przy okazji, jak już jestem, to stworzymy jeszcze co najmniej 1 kilo. Patyków trzeba więcej. Dobra. Pach. Zrobimy sobie siekierkę jedną, jeszcze 1 kilo i jeden mieczyk, tak, na wszelki wypadek. To się pochowa tutaj na razie. To mi się tak tylko przyda do pochodni, tak więc pochodnie, pach, pach. I kamyczki, jakby musiał coś ułożyć. Dobra, zabieramy naszą pracownię. Jej! Jak to wygląda? Nie ma pająków, nie ma niczego. Nie ma creepersów, tych takich zielonych, wybuchających. Nie ma, dobra. Przebieramy drzwi. Mamy drzwi, dobra. Pochodnie też zabieramy. A dobra, niech te kamienie zostaną już. I lecimy na poszukiwanie jakiegoś dogodnego. Uuu, strzały, fajnie. Czyli widzicie, byli łucznicy, dobrze ich słyszałem. I to chyba nawet nie jeden. To fajnie wygląda. Takie przejście już zrobione. Shit, creeper. God damn it. Dobra, gościu, chodź. Pokażemy, jak wybuchasz. No, wybuchniesz? No. Jezus Maria. Patrzcie. Niezły zawodnik, nie? Dobra, teraz będziemy szukać miejsca jakiegoś fajnego. Gdzie jest słoneczko? Słoneczko jest tu... Zaraz. Czyli tam jest wschód, tam jest zachód. To idziemy na dziki zachód. Fajna kapelusik. Dobra, fajna czapeczka, chciałem powiedzieć, i skończyłem na fajna kapelusik. To lecimy na zachód, co? Jaki? A, bo nie. No chyba, że znajdę... widzicie to jaskinie? Wiecie, czego ja szukam? Takiej... Jaka zaczepista góra! Wygląda jak jakiś zmutowany słoń. Nieważne. Szukam takiej fajnej góry, żebym miał tak podobnie, jak mam teraz w mojej grze, w tej takiej, wiecie, w tym, co było w prologu, że nie muszę w ogóle robić jakiejś specjalnie kopalni, tylko po prostu wchodzę do jaskini. Wiem, że ciężko jest ogarnąć, gdzie na pewno jest jaskinia, ale przypuszczam, że im większa góra, tym fajniejsza jaskinia może być w niej. Tak więc będę szukał jakiejś góry, która będzie w miarę duża. I tam sobie zbuduję moją haciendę. Czy ja widzę lawę? Czy ja widzę lawę? Lawa! Holy shit, ile gravelu.
Ale ta jaskinia wygląda niesamowicie. O, maybe. Ale ten gravel tu będzie... Nie, wiecie co, nie. Ten gravel mnie tu będzie straszyć przez cały czas, jak będę chodził po tej jaskini. Że mi spadnie na łeb. Ale póki tu jestem, to pozwólcie, że sobie zbiorę trochę. You know. Sweet. Oj, przyda się, przyda. Znaczy, powiem wam szczerze, że tyle węgla to jest oznaka, że ta góra może być w miarę dorodna, powiem szczerze. Bo moja góra też zaczynała w taki sposób, że było po prostu dużo węgla w niej. A potem się okazało, że jest i diamentów, i wszystkiego dużo. No jak wiadomo, diamenty to jest węgiel, nie? Dobra. Ale tamta lawa mnie interesuje bardzo. Świnko, chodź tu. Jeżeli mam robić wyprawy, to będę potrzebował... O, patrzcie, gravel i piasek. To wygląda naprawdę niedobrze. O, tam niby jest jakaś jest... Jaskinia i creeper! Uhu, uciekamy! Sorry. Nie mam ochoty walczyć z creeperem ponownie. Ach, woda. Jaki czad! Kurde, fajnie. Ale nie, to nie tutaj, to nie dla mnie. Tam idzie słoneczko, to tam idziemy. Znając życie, złapie mnie gdzieś w środku podróży właśnie noc i będziemy nocować w jakiejś dziurze po prostu wykopanej, powiedzmy, wiecie o co chodzi. Ale nie będę was zanudzać właśnie takimi spaniem w dziurze. Świniak, chodź tu. Dobrze, wiesz o co mi chodzi, co? Myślisz ty. Prosiaku! Oh yeah. Teraz muszę te policzyć, o której muszę skończyć ten film. Dajcie mi sekundkę. Czyli około... Dobra. Muszę zacząć używać stopera, będzie prościej. To the west, to the west! W ogóle mam ochotę obejrzeć ostatnio sobie Indiana Jonesa. Chyba sobie kupię na DVD, powiem wam szczerze. Są fajne filmy nawet. Ja bym chciał też gdzieś w miarę blisko wody. Ja wiem, że potem można sobie zrobić nieskończone źródełko wody, jak już mówiłem, ale... Fajnie jest mieć wodę obok siebie. I lubię mieć morze. Kurde, jakiś wielki kontynent znalazłem. Jakaś... O, knieja tutaj widać. Drzewo się zawsze przyda, pewnie, że tak. Jaki czar, widzicie to? Jedna wysepka i drzewo na niej. A mnie takie, nie wiem czemu, ale to w Minecrafcie właśnie mnie jara czasami, jak widzę takie jakieś stwory natury. Może na drzewie się zbunkruje w tej nocy? Kurde, ale coś mi teraz muli. Znaczy wiem czemu muli, bo tworzy się cały czas świat, bo jeżeli bym został w jednym miejscu, wiecie, stałbym na przykład przez kilka... Potem jak już zaczniemy takie robić odcinki, że bardziej będę robił coś w jednym miejscu. Uuu, mushroom, mushroom. Butcher, 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 butcher. Butcher, 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 mushroom, mushroom. Butcher, 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 butcher. Butcher, butcher, butcher. Snake, snake, oh, it's a snake. Tak, grzybki są bardzo rzadkie. Znaczy nie bardzo, ale są w miarę rzadkie grzybki. Grzybki halucynki. W Minecrafcie i z nich można zrobić sobie zupę grzybową. Kurde, ale drzewka się sypią, czad. Zbieram to dlatego, potem jak będę miał swoją bazę, to będę mógł sobie zrobić las drzewkowy, taki własny, żebym miał zawsze dostęp do drzew i słońce zaraz zajdzie. Oby za tą górą naprawdę już było trochę, chociaż wody, szlak by trafił, kolejna góra. Ale góra z wieloma otworami, w których mogę się zabunkrować w jednym. And I like it. Co by tu... Nie, już teraz nie będę dalej kombinować, tylko zbunkruję się faktycznie w jednej z tych dziurek.
Brzmi tak trochę, wiecie, normalnie całkowicie. Nie miejcie żadnych skojarzeń. O, o, ten otworek wygląda perfekt. Super, podoba mi się. Nie ma żadnych. Okej. Pach, pach. Nie mam trochę dirtu? Jest dirt. Wolę zużyć to niż kamor. Budujemy mosty, budujemy mosty dla naszego starosty. Siup. And słyszę wodę. A jeżeli słychać wody, znaczy, że może być gdzieś blisko jaskini jakaś. Trochę ogarniemy znowu haciendę. Tak, patrz, też taki robię trochę ten. Bo taka seria Minecraft bardziej podróżująca. Kolejna baza. Nieźle, nieźle. Oh shit, tego nie zauważyłem. Wow, okej. Tu się pewnie zespawnują mi się. Ale baby w topa, jakby tutaj mi creeper wskoczył. Normalnie bym się chyba w portki narobił. Zużyję już cały ten dirt, bo jest mi niepotrzebny. Okej, dobra. And kolejna noc. Ojojoj. Hopsa, 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 sa, hopsa, sa, hopsa, sa. Kopiemy, kopiemy. Dobra, coś pokopiemy trochę, zobaczymy, czy coś znajdziemy w tej górze. Trochę żelaza would be bardzo miło. Dammit. Nie za bardzo mam jak kopać. Oto czas znowu chyba na metodę kopania zygzakiem. Tym razem zrobimy może na 9. Taką, wiecie, tak raz, dwa, pach, 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 pach. Będziemy mieli większe chyba promień rażenia, że tak się wyrażę. Ale widzę, że czas kończyć ten odcinek, tak więc... jaskinia. Zajrzymy tam następnym razem? Może, o ile nie spękam. Tak więc do zobaczenia następnym razem, kiedy to zobaczymy, czy ta jaskinia jest chociaż troszkę bezpieczna. Muszę wymyślić jakąś inną nazwę dla tego Minecrafta, bo to nie będzie Let's Play, to będzie coś innego. Tak więc komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek. Na razie i do zobaczenia następnym razem. Naszych przygodach z Minecraftem. I to jest nasza nazwa. Uhu. Ach, ta moja twórczość.